pewne mechanizmy, które zaszły na Soborze Watykańskim II, to był pewien podstęp niektórych grup, tak? Za nową mszą idzie nowe nauczanie, tak? Tak, no nowa teologia jest generalnie bardzo antropocentryczna, a tradycyjna teologia jest teocentryczna. I wystarczy poczytać sobie biskupa Sheena i porównać z kardynałem Wyszyńskim na tematy społeczno-polityczne, żeby zobaczyć, że ich myślenie o polityce było drastycznie inne. A niemoralność metody in vitro polega na tym właśnie, że dzieje się to w sposób sztuczny, nienaturalny. Jest to przeciwko naturze. Niedzielni katolicy i też ateiści w sumie mają pretensje do kościoła, że nie chce ochrzcić dzieci, dlatego że na przykład rodzice są w związku niesakramentalnym. Tutaj należałoby kościół bronić, dlatego że on działa słusznie. Kobiety nie powinny nosić strojów męskich. Gdzie... On wymienia szereg powodów bardzo istotnych, dla których kobiety nie powinny nosić spodni. Przygotowanie do ślubu to nie jest tylko doktryna o małżeństwie i na samej doktrynie się małżeństwa nie buduje. To są potrzeby szatana, które starają się nas doprowadzić do tego, żebyśmy popadli w rozpacz. Moim zdaniem pole, na którym operuje szatan w momencie, kiedy przechodzimy do tradycji, że zapominamy o miłosierdziu. Bo po soborowym kościele to miłosierdzie jest faktycznie tak przeinaczone, że praktyką przed Piusem X, czyli przed XX wiekiem, było to, że przed każdą komunią świętą chodziło się bezpośrednio do spowiedzi. Wierni obsesyjnie wręcz skupiają się na rozróżnianiu tego, co jest grzechem lekkim, a co jest grzechem ciężkim. I najczęściej właśnie u tradycjonalistów ma to zabarwienie takie, żeby koniecznie nie zapomnieć żadnego grzechu ciężkiego. A to nie jest istota spowiedzi. To, że wprowadził to papież Pius X, który jest święty, który potępił modernizm i jest lubiany w kręgach tradycyjnych, to nie znaczy, że każdą rzecz, którą on robił w życiu, to trzeba powtarzać bezkrytycznie. Cześć, witamy Was na kanale Okiem Tradycjonalisty. Ja mam na imię Ludwik. Ja jestem Natalia. I dzisiaj zapraszamy do kolejnego odcinka Q&A, do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Q&A. To jest trzeci odcinek, ale nie wyczerpaliśmy jeszcze puli pytań z pierwszego filmu, pod którym mogliście zadawać pytania, dlatego dzisiaj będziemy je po prostu kontynuować. I też nie obiecujemy tak naprawdę, że dzisiaj wyczerpiemy pulę, bo tych pytań jest jeszcze, jak sobie przejrzeliśmy teraz, dość dużo. A pytania te są szerokie. I być może będziemy potrzebowali je dłużej omówić, a mamy też troszeczkę ograniczony czas nagrywania dzisiaj, więc no, jest szansa, że przerzucimy po prostu część na kolejne. No i też nie chcemy odcinki. Robić długich, nużących odcinków. Tak. I na starcie też powiemy, że działa nam wiatrak. Tutaj mamy nadzieję, że nie będzie to aż tak przeszkadzało w odbiorze filmu, ale jest taki upał, jak to nagrywamy, że ciężko byłoby to wytrzymać, a w tym pokoju nie mamy klimatyzacji, w którym nagrywamy. Tak, a mieszkamy w akurat takim miejscu, że no, bardzo się mieszkanie nasze nagrzewa i ciężko jest tu po prostu wytrzymać. Tak. I na starcie, tak jak zawsze, jeżeli nie macie jeszcze zasubskrybowanego naszego kanału, zachęcamy do zasubskrybowania, do kliknięcia dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco z kolejnymi filmami na naszym kanale. Możecie też zostawić łapkę w górę, jeżeli filmik Wam się spodoba. I jeżeli doceniacie naszą pracę, tradycyjnie zachęcamy do wspierania nas poprzez portal Patronite. Chcemy, żeby nasz kanał się rozwijał i chcemy móc na tym kanale działać jak najdłużej, a to tak naprawdę w znacznej mierze też zależy od wsparcia naszych widzów. Dlatego jeżeli doceniacie naszą pracę, chcecie, żeby tradycja katolicka była reprezentowana, jeżeli uważacie, że my dobrze ją reprezentujemy, prosimy Was o wsparcie nas poprzez portal Patronite, bo to tak naprawdę nam pomaga bardzo. Bo na te filmy poświęcamy naprawdę dużo czasu, a jakby wsparcie od widzów takie finansowe powoduje, że możemy się nimi tak naprawdę na poważnie zająć, tak? Tak jest. I dziękujemy też dotychczasowym patronom. Zapraszamy na nasze Instagramy, które teraz nad nami się wyświetlają, jeżeli jest miejsce na ekranie albo gdzieś na naszych głowach, jeżeli się nie zmieszczą nad nami. I zapraszamy, zachęcamy do... Nie, ruszamy z filmem. O tak, już niczego nie będę zachęcał w tym momencie. Zaczynamy film. Także przechodzimy do pierwszego pytania. Będę je czytał po kolei, tak jak one są tutaj. SP pyta. Jakie książki polecilibyście osobie, która dopiero zaczyna poznawać katolicki tradycjonalizm? Ja zrobiłam sobie listę na tym samym telefonie w odpowiedzi na to pytanie, żeby mniej więcej przybliżyć nie tylko tak ogólnie, ale konkretne tytuły, na które warto byłoby zwrócić uwagę właśnie w przypadku osoby początkującej. Jakbyś chciał coś dodać, to dodawaj. No tak, tak, tak. Podzieliłam te książki na kilka kategorii, z których uważam, że z każdej początkujący tradycjonalista powinien brać jakieś konkretne pozycje. I pierwszą pozycją jest wykład wiary, czyli to, żebyśmy poznawali naszą wiarę, żebyśmy poznawali artykuły naszej wiary, prawdy naszej wiary. I do tego idealny jest oczywiście katechizm. Z katechizmów polecamy przede wszystkim katechizm kardynała Gaspariego,
prawda? No tak, znacznie bardziej konkretny niż ten współczesny i też jakby perspektywa tego, jak on był pisany, jest zgodna ze tradycyjnym nauczaniem Kościoła po prostu, a perspektywa współczesnego katechizmu jest różna, tak? Czasami skupia się bardziej na perspektywie człowieka niż na perspektywie do Boga. Zresztą Tak, to tak samo, jak to idzie z mszą świętą, tak? Ta nowa też bardziej się skupia na tym, żeby patrzeć na człowieka niż na Boga. I to samo było z nauczaniem, bo za nową mszą idzie nowe nauczanie, tak? Tak, no nowa teologia jest generalnie bardzo antropocentryczna, a tradycyjna teologia jest teocentryczna i dlatego zachęcamy po prostu do korzystania z katechizmów starych, tradycyjnych, a katechizm Gaspariego jest bardzo przystępny, dlatego że jest napisany w formie pytań i odpowiedzi, więc daje po prostu konkretne odpowiedzi na pytania, które mogą rodzić się w naszej głowie, jeśli znamy naszą wiarę tylko pobieżnie i po prostu tutaj w tym katechizmie na te pytania na pewno znajdziemy odpowiedź. Są to takie podstawy. Dalej, uważam, że początkujący tradycjonalista powinien też dowiedzieć się czegoś na temat historii Soboru Watykańskiego II, żeby znać tę historię trochę głębiej i takim początkującą lekturą jest w mojej opinii książka Rent pada do Tybru. No tak, to jest taka chyba podstawowa książka, którą nie jest to może nic bardzo odkrywczego, ale to jest podstawowa książka, którą myślę, że każdy tradycjonalista powinien się z jej treścią zapoznać, dlatego że ona porządkuje tak naprawdę to, co zaszło na Soborze Watykańskim II. I to z perspektywy osoby, która niekoniecznie jest tradycjonalistą, tak? To jest pisana przez księdza, który był tak gdzieś po środku z tymi poglądami na sprawę wiary, a mimo wszystko widać, że tam pewne mechanizmy, które zaszły na Soborze Watykańskim II, to był pewien podstęp niektórych grup, tak? Nie będziemy tutaj całej książki streszczać, ale ona porządkuje mniej więcej właśnie to, o czym się dużo mówi, a niekoniecznie wiemy, dlaczego tak jest, jak jest. Tak? Tak, więc może niekoniecznie będzie tam analiza teologiczna tego, co się stało na Soborze, tylko raczej będzie właśnie naoczna relacja, tak żebyśmy mogli sobie sami uzmysłowić, jak ten Sobór wyglądał, jak przebiegał i sami samodzielnie wyciągać wnioski. Tak, tak, tak. Dalej, myślę, że także początkujący tradycjonalista powinien zapoznawać się z nauką polskich katolickich hierarchów przedsoborowych i najlepiej też przedwojennych generalnie. Dlatego, że no, tak jak wielokrotnie już podkreślaliśmy w filmikach, ten nasz polski katolicyzm był trochę inny niż katolicyzm inny, europejski, tak? Na przykład francuski czy hiszpański, tak? Do którego lubią się tradycjonaliści często odwoływać. Tak, nasi hierarchowie często pisali właśnie takim polskim duchu, odpowiadając na polskie problemy, dlatego uważamy, że ta perspektywa jest szczególnie istotna dla polskiego tradycjonalisty. Tak, i nie chodzi tu o to, że to chodzi o jakby, nie wiem, oddzielanie się od Kościoła. A, bo tak, bo kiedyś dużo ktoś osób napisał, tak pisze. Ktoś nam kiedyś napisał, że jesteśmy zwolennikami polskiego, jak to, Kościoła Narodowego. To nie kompletnie w ogóle nie o to chodzi. To chodzi o to, że Kościół ma posłannictwo na cały świat. My żyjemy w Polsce. Jakbyście nie chcieli, jakbyście bardzo nie chcieli być Polakami, bo to może niektórzy tak nawet nie chcą, ale to też niedobrze, ale jakbyście bardzo nie chcieli być Polakami, nie lubili Polski, to dalej nie zmienia to faktu, że w Polsce żyjecie. I w Polsce są problemy polskie, nie francuskie. Jakbyśmy w Polsce dzisiaj walczyli na przykład, nie wiem, z lewicą amerykańską, to nie ma żadnego sensu, bo lewica amerykańska jest w Ameryce. W Polsce mamy polskie problemy i to, co odpowiada polskim problemom, jest bliższe na pewno Polakom. Tak. Dlatego właśnie my mówimy o tym, że wyczytać polskich hierarchów, a niekoniecznie francuskich, czy... Dlatego na przykład, o ile innych. Ja bardzo, bardzo cenię biskupa Sheena i bardzo lubię go czytać, o tyle mam świadomość, że jego perspektywa na sprawy społeczne jest zupełnie inna niż perspektywa biskupów polskich. Na przykład kardynała Wyszyńskiego, który żył w podobnych czasach, tak? I wystarczy poczytać sobie biskupa Sheena i porównać z kardynałem Wyszyńskim na tematy społeczno-polityczne, żeby zobaczyć, że ich myślenie o polityce było drastycznie inne, pomimo tego, że ich poglądy na wiarę były bardzo podobne, jakbyśmy je zestawili. Tak, bo to jest naturalne, że oni po prostu pisali odpowiedzi na współczesne problemy w duchu wiary katolickiej. W taki sposób, żeby było te problemy, jak które są charakterystyczne u nich. Tak. U nich w kraju. Tak. Amerykańskie problemy były inne, polskie problemy były inne. Dlatego czytając polskich hierarchów, czytamy to, co było odpowiedzią na problemy polskiego narodu, a cechy pewne narodowe. To, że przed wojną to było dawno temu, to nie ma znaczenia, bo pewne cechy narodowe są i nie da się ich wykorzenić. Do dzisiaj one są, tak? W polskim narodzie. Dlatego te problemy, które były opisywane z perspektywy polskich hierarchów, bardziej odpowiadają na problemy polskiego narodu. Tak. I właśnie z takich przykładów, w zasadzie nadrzędnych, uważam, że każdy katolik tradycjonalista powinien przynajmniej zapoznać się z myślą księdza Skargi. No to jest takie pierwsze obowiązkowe. Tak. I czytać generalnie jego kazania, nie tylko sejmowe, chociaż sejmowe oczywiście też, ale najbardziej znane, ale tak, są też inne kazania. I
tutaj zapisałam sobie też prace przedwojennych biskupów generalnie, ale ciężko jest takie niestety znaleźć. Są one mało dostępne, ale trzeba szukać. Znaczy to, co na pewno możemy polecić, to że są wydane współcześnie listy pasterskie Episkopatu Polski sprzed wojny. Nie pamiętam tytułu, ale pokażę wam książkę na ekranie, tak? Tak, tak. Jeśli gdzieś znajdziemy w internecie, to wrzucimy wam do tego linka. I generalnie zachęcamy szukać po prostu prac pod nazwiskiem biskupów przedwojennych. Biskupa Biliczewskiego, biskupa Nowowiejskiego, kardynała Chlonda. Wszystkich po prostu, jak znajdziecie jakąś pracę na temat czy to właśnie wiary, czy problemów społecznych, autorstwa któregoś z biskupów przedwojennych, to zdecydowanie warto to zakupić i się zapoznać. Tak. Dalej zapisałam sobie ze spraw duchowych. Katolik tradycjonalista powinien oczywiście w zgodzie z tradycyjną nauką Kościoła formować swoje życie duchowe. Zapisałam sobie tutaj, może nie jest to książka stricte duchowa, ale zdecydowanie pomocna w budowaniu życia duchowego. I są to konferencje ojca Arminium, nie wiem jak to się czyta po francusku, na temat spraw ostatecznych. Są to konferencje eschatologiczne i one są zebrane pod tytułem Koniec życia doczesnego i tajemnice życia przyszłego. O ile się nie mylę, wrzucę wam też linka do tego. To jest książka, którą też czytała Święta Teresa, którą ja teraz czytam i uważam, że jest to taki dobra pobudka do tego, żeby skupiać się bardziej na życiu wiecznym niż na życiu doczesnym. A dalej, w jaki sposób już formować te swoje życie duchowe w taki bezpośredni sposób, to myślę, że dobrą opcją jest książka autorstwa jakiegoś francuskiego księdza przedsoborowego, nie pamiętam niestety nazwiska i na pewno nie potrafiłabym go wymówić, ale tytuł to Trzy okresy życia wewnętrznego wstępem do życia w niebie. Tutaj też do tego wam zamieszczę linka. Jest to też, uważam, taka podstawa, żeby skupiać się na tym właśnie, co w życiu duchowym prowadzi do Pana Boga, a co nas hamuje. Tam jest to wszystko bardzo dobrze opisane. I na temat już takich konkretnych spraw w życiu duchowym, na temat modlitwy, na temat postu, na temat spowiadania się, czy generalnie jakichś praktyk pobożnościowych, do tego odsyłam tak naprawdę do ojców Kościoła, którzy w mojej opinii pisali na ten temat najtrafniej. Znaczy to jest podstawa, tak, o której wychodzili późniejsi teologowie, czy późniejsi... Tak, generalnie w ogóle teologowie wczesnochrześcijańscy, tak? Tak. Ja upodobałam sobie szczególnie świętego Jana Kasjana. I wiem, że benedyktyni tyniccy wydają wiele właśnie dzieł Jana Kasjana, które serdecznie polecam. Tak, bo to jest kluczem też, to warto dodać na tym, jak jesteśmy przy tym, to ojcowie Kościoła bardzo często są kluczem do zrozumienia na przykład nauki świętego Tomasza z Akwinu albo późniejszych też teologów i późniejszych mistyków, takich jak na przykład Jan od Krzyża, bo jednak trzeba pamiętać, że to drzewo, którym jest Kościół, ono wyrasta z korzeni, a ojcowie Kościoła są tymi korzeniami tej zapisanej tradycji, wypisanej wielką literą. Tak? Więc to wszystko jest zakorzenione w tym i żeby poprawnie rozumieć późniejszą naukę, trzeba rozumieć wcześniejszą naukę. Tak? To dlatego warto do tego sięgać. Tak, tak. Tak. A jeszcze właśnie wcześniejsza nauka bardzo wyraźnie akcentuje te sprawy, o których późniejsza niekoniecznie akcentuje, bo późniejsi po prostu mistycy, późniejsi teologowie piszą w takiej perspektywie, jakby te sprawy, o których mówię, były już dla wszystkich oczywiste. A jak ktoś zacznie na przykład od Jana od Krzyża, to może nie wiedzieć pewnych rzeczy, które wiedzieć powinien. Bo trzeba pamiętać, że takie osoby jak święty Jan od Krzyża to były osoby zaawansowane na drodze duchowej i dla osób, które są zaawansowane w czymś, to pewne rzeczy podstawowe są oczywistością, tak? Więc on już po prostu nie opisuje wszystkiego od samych podstaw. Bo nie ma takiej potrzeby nawet. Tak. Ale tak, no to możecie sobie porównać. Jak ktoś, nie wiem, jeździ tirem przez 40 lat, to nie będzie opowiadał, nie wiem, nie będzie się zastanawiał nad tym, jak odpuścić sprzęgło, bo będzie to miał po prostu w nawyku, w małym palcu. I to samo jest z życiem duchowym. Jeżeli ktoś jest na zaawansowanym etapie, to nie popełnia takich podstawowych błędów, na które mogą być problemem dla początkującego, dlatego te podstawy warto najpierw znać, tak? Tak. Takim standardem jest praktyka poszczenia, która właśnie, jeśli byście czytali tylko późniejszych autorów, to moglibyście błędnie stosować ich wskazówki, nie mając świadomości, jak prawidłowo pościć. Przez jaki pryzmat należy na nie patrzeć, tak, dokładnie. Bo to jest najważniejsze. Dlatego zawsze trzeba patrzeć przez ten pryzmat, powiedzmy, korzenia, z którego wyrasta wiara katolicka. Tak, ale o tym na pewno jeszcze będę mówić, przynajmniej ja w swoich odcinkach i wracać do tego tematu. I jeszcze zapisałam sobie tutaj, że katolik tradycjonalista
zwłaszcza początkujący, powinien mieć prawidłowe wyobrażenie, prawidłową świadomość tego, czym jest msza święta, zarówno w sensie teologicznym, jak i w sensie duchowym dla niego. I zapisałam sobie tutaj dwie książki, które mogą być pomocne w zrozumieniu tego. I akurat w kwestii właśnie mszy świętej uważam, że należy stronić bardzo mocno od współczesnych autorów, takich niezwiązanych w ogóle z ruchem tradycyjnym, dlatego że no, msza święta, nie oszukujmy się, jest obiektem, który jest atakowany po prostu od strony współczesnych pseudoteologów, współczesnej hierarchii. Nie piszą oni o mszy świętej tak, jak należy, a takimi pozycjami, które z pewnością uformują w nas prawidłowe spojrzenie na mszę świętą, jest książka autorstwa księdza Śniadocha, Msza trydencka, mity i prawda. To jest w ogóle taka podstawa, która wyjaśnia wszystkie wątpliwości, które mogą pojawić się w głowie początkującego tradycjonalisty. I książką, która już bardziej rozwija nasze pojęcie na temat mszy, jest wykład ofiary mszy świętej księdza Marcina z Kochem, który znalazł się w naszym ostatnim tradyboksie. Która książka właśnie znalazła się w naszym ostatnim tradiboksie. Jest to książka autorstwa XVII albo XVIII wiecznego księdza niemieckiego, który odpowiada na pytania właśnie, co nam jako wiernym daje msza święta. I myślę, że jest to bardzo odpowiednia książka dla początkujących tradycjonalistów. I tak na koniec dodam jeszcze szybko od siebie, że to są książki takie typowo do poczytania, ale jeszcze to, co każdemu polecam się zaopatrzyć, to jest jakiś stary modlitewnik. To jest bardzo pomocne w życiu duchowym o tyle, że to, co wyczytamy w książkach, to jest wiedza teoretyczna. A żeby to praktykować, potrzebujemy jakiegoś przewodnika. I stare tradycyjne modlitewniki, nie mówię o modlitewnikach drukowanych współcześnie, bo niestety te modlitewniki, większość tych modlitewników, które są nazywane modlitewnikami tradycji, ja nie będę mówił, o które mi konkretnie chodzi, ale dużo takich jest dzisiaj, one niekoniecznie są takie jak modlitewniki przedwojenne, które były pisane w duchu faktycznie tradycji, bo pamiętajmy, trzeba, że od mniej więcej lat 20. do katolicyzmu zaczęło wchodzić coś takiego jak rewolucja liturgiczna ruchu liturgicznego i we wpływy ruchu liturgicznego są widoczne na przykład już w tym popularnym mszaliku, który większość osób używa podczas mszy świętej, czyli tym mszaliku tynieckim, tak? On jest chyba, zdaje się, z 63 albo 62, nie pamiętam. Ale tam już widać wyraźnie wpływy ruchu liturgicznego, gdzie rozumienie mszy i udziału we mszy jest takie jak po soborze tak naprawdę już. A msze tak naprawdę z aktywnym udziałem były wprowadzane już w latach 20, gdzie prowadzono msze dialogowane i wtedy już do modlitewników zaczęły wpływać pewne złe rzeczy, ale jeszcze większość modlitewników mimo wszystko z okresu międzywojennego jest w duchu tradycyjnym. Dlatego warto się zaopatrzyć w jakiś modlitewnik starszy niż na przykład z 1920 roku. Może jeszcze z 20 to tak naprawdę będą jeszcze dobre u nas w Polsce. Ale tak mówię ogólnie, jeżeli byśmy znaleźli taki starszy niż z 1920, to warto się w taki zaopatrzyć, bo taki pokazuje faktycznie, jak życie duchowe było prowadzone, jak autorzy tych modlitewników prowadzili wiernych, tak? I tę wiedzę teoretyczną warto zostawić z praktyką z takiego starszego modlitewnika. Jak przeszukacie sobie w internecie, to na pewno jakieś takie modlitewniki znajdziecie. Czasami są droższe, czasami są tańsze. Może to być wydatek rzędu na 400 zł, ale można też czasami trafić jakiś taniej, tak? Na przykład nawet za 50-60 zł może się zdarzyć mniejszy modlitewnik i taki też będzie pomocny. Także to też polecam się zaopatrzyć. Tak. No i takie modlitewniki też będą, mamy nadzieję, czasami w naszych tradiboksach. Ewentualnie będziemy robić jakieś rozdania może kiedyś. Planuję też, że poszukać takich modlitewników i żeby były w tradiboksach. Także jeżeli chcecie wygrać tradiboksa, przypominam jeszcze raz, wystarczy zostać naszym patronem. Jeżeli wspieracie nas dowolną kwotą poprzez portal Patronite, to możecie tradiboksa wygrać i jest szansa, że w którymś z nich pojawi się, na pewno w niektórych z nich pojawi się taki modlitewnik. Tak. Więc to też taki plus. I przechodzimy do drugiego pytania, żeby nie przedłużać zbytnio. No pytanie do ciebie. Natalia, nagrasz film o skromnym ubiorze katoliczki. Zawsze zasłaniasz łokcie? Czy zawsze zasłaniam łokcie? Nie zawsze zasłaniam łokcie. Myślę, że to już było widać w poprzednich moich filmikach, bo wydaje mi się, że do momentu, kiedy zadane było to pytanie, to jeszcze zasłaniałam łokcie na każdym filmiku, ale to z tego względu głównie, że było mi zimno. Nie ukrywam, że wolę zasłaniać łokcie. Takie fasony po prostu bardziej mi odpowiadają. I widziałam właśnie, że pod moim odcinkiem na temat kostiumu kąpielowego dużo osób, zupełnie nie rozumiem dlaczego, szczerze mówiąc, napisało w jakimś też takim zgryźliwym tonie zdarzało się, że
mój kostium kąpielowy zasłania więcej niż ubranie, które akurat miałam na filmie. Akurat miałam wtedy na filmie sukienkę, która właśnie miała rękawek dotąd, taki krótki. Nie uważam, żeby było to coś złego, żeby nie można było nosić krótkich rękawków. Uważam, że można nosić krótkie rękawki. Uważam, że należy zakrywać po prostu ramiona. A ten fason z kostiumu kąpielowego, który akurat sobie... Znaczy, to wtedy ty mi wybrałeś, bo to ty mi kupiłeś. Ale... No on taki był, jaki był po prostu, tak? Ja po prostu... Mi się bardziej ten fason podobał. Po prostu wolę ubranie... Nie było chyba nawet innego z tego, co... Chodzi o to, że w kwestii tego kostiumu, jeżeli chcesz na to pytanie odpowiedzieć, to zrozumcie, że po prostu idąc do sklepu, to nie wybierasz sobie dowolnej długości i ci nie robią na miarę wszystkiego, tylko po prostu kupujesz gotowe modele. Akurat takie modele były i tyle. Tego ja chcę tutaj, to jest jedno, ale ja chcę tutaj podkreślić, że mi ten fason podoba się bardziej niż fason z krótkim rękawkiem i taki też wybrałabym sama. Kostium kąpielowy z rękawem zakrywającym łokieć wybrałabym również sama, bo po prostu mi taki bardziej odpowiada, taki mi się bardziej podoba, uważam go za ładniejszy. Po prostu. I jakby nie ma w tym nic nadzwyczajnego. A czy... jakie tam było dalej pytanie? Czy zawsze zasłaniesz łokcie i czy nagrasz film o skalnym ubiorze u katoliczki? To już był ten z kostiumem kąpielowym. Z kostiumem, tak, ale na pewno będę jeszcze chciała poruszyć film dotyczący noszenia spódnic i film dotyczący zakrywania głowy w kościele, więc takie filmy dwa na pewno będą na temat ubioru, w których z całą pewnością kwestia skromności pojawi się. No jest to nieodłączny jakby element dotyczący tych tematów. Myślę, że pójdziemy dalej, tak? I teraz kolejne pytanie. Mama Mia pyta. Chciałbym zapytać o nieśmiertelność duszy osób poczętych metodą in vitro. Czy taka osoba ma nieśmiertelną duszę? Czy może przyjąć chrzest i pozostałe sakramenty i być częścią Kościoła katolickiego? Wreszcie, czy w ogóle ma szansę na zbawienie i życie wieczne? Tutaj jest pytanie, które nie jest jakieś bardzo szczególnie skomplikowane, bo trzeba pamiętać, że metoda in vitro nie produkuje losu zwierząt. Metoda in vitro to jest metoda sztucznego poczęcia, tak? I z tą metodą rodzą się dzieci ludzkie, zwykłe, normalne ludzkie dzieci. I kompletnie nie jest ich winą to, że tak zostały poczęte, bo one o tym nie decydowały. Jest to w pewnym sensie, nie jest to naturalna metoda, ale jest to wykorzystanie pewnych narzędzi danych od Pana Boga w sposób nienaturalny, tak? I błąd metody in vitro nie leży w tym, że dziecko, że jest to wina dziecka, tylko w tym, że te osoby, które się decydują na tę metodę, to one są winne tak naprawdę temu złu. Tak, tak, jakby niemoralność metody in vitro nie wpływa na to, co z niej powstaje. Jeśli z niej powstaje człowiek, to jak najbardziej ma on duszę. Człowiek powstaje z połączenia się komórki jajowej i plemnika. Tak. I to zostaje sztucznie po prostu tak, w metodzie to in vitro. Właśnie, tak, to się dzieje. Tak. No. A niemoralność metody in vitro polega na tym właśnie, że dzieje się to w sposób sztuczny, nienaturalny, jest to przeciwko naturze. I też na tym, że dochodzi tam jeszcze kwestia uśmiercania zarodków, tak? Tak. No, także na tym polega niemoralność metody in vitro, a nie na tym, że... Na samym fakcie, że dziecko jest winne, tak? No. Trzeba pamiętać, że pójście do nieba lub do piekła to jest zawsze decyzja człowieka. To człowiek decyduje swoimi wyborami, czy pójdzie do... W sensie to Bóg wskazuje, oczywiście, ale to przez wybory człowieka się dzieje, a dziecko, które zostało poczęte tą metodą wyboru, mieć nie mogło, więc nie mogło według nauki Kościoła katolickiego zaciągnąć winy na siebie. Wszystko dalej zależy tak naprawdę od tego, jak to dziecko przeżyje życie, tak? Od tego, czy będzie podążała za prawdą, czy będzie żyło sakramentami, czy będzie przestrzegało przykazań i tak dalej. To od tego zależy, na tyle, na ile może oczywiście, tak? A to, czy można ochrzcić takie dziecko, to już jest inna kwestia. Najczęściej jest tak, że chrzest dziecka po prostu jest to deklaracja wiary rodziców w zastępstwie dzieci, tak? I on jest warunkowo udzielany wtedy, znaczy warunkowo, to jest to norma, ale chrzest dziecka jest warunkowy w tym sensie, że to rodzice zobowiązują się wychować to dziecko po chrześcijańsku. Więc pytanie, czy to, że korzystają z metody in vitro, która jest sprzeczna z nauczaniem Kościoła, kwalifikuje takich rodziców do tego, że mogą się, zarzec, tak? Powiedzieć z całą pewnością, że będą wychowywać dziecko po chrześcijańsku. Moim zdaniem nie. Więc to kwestia chrztu powinna być wtedy decyzją tego dziecka. Tak, bo często też tak jest właśnie, że katolicy, tacy powiedzmy niedzielni katolicy, niekoniecznie być może żyjący właśnie w zgodzie z nauką Kościoła,
mają, i też ateiści w sumie, mają pretensje do Kościoła, że nie chce ochrzcić dzieci, dlatego że na przykład rodzice są w związku niesakramentalnym. No. Tutaj należałoby Kościół bronić, dlatego że on działa słusznie, bo chrzest nie jest jakąś, nie wiem, nagrodą, ani czymś, co się należy każdemu bezwzględnie, tylko to jest przyjęcie wiary. Tak. Jeśli ktoś nie potrafi przyjąć wiary w zastępstwie za dziecko, ponieważ nie żyje w zgodzie z nauką Kościoła, a chce ochrzcić dziecko dlatego, że taka jest tradycja, dlatego, że tego wymaga rodzina, dlatego, że to jest takie ładne, wdzięczne, że może zrobić imprezę, to nie jest to powód, dla którego należy ochrzcić dziecko. Tak, tak. No i to samo myślę, że należy stosować w tym wypadku, tak? W przypadku dzieci porządnych i to są ludzie, bo ludzie charakteryzują się tym, że mają właśnie rozum, który jest emanacją duszy, posiadania duszy. Przez posiadanie duszy posiadamy rozum. Skoro tacy ludzie, tak samo jak każdy inny człowiek posiada rozum, tak samo jest człowiekiem i tu jakby nie ma co do tego wątpliwości, tak? Tak jest. A kwestia zbawienia lub potępienia to już jest kwestia decyzji i tego, jak ta dana osoba przeżyje życie. Tak, czy będzie przeżywać w zgodzie ze swoim sumieniem, czy nie. Antoni Krupa pyta. Szczęść Boże, słyszałem kiedyś o papieskim dokumencie, który zakazuje, aby kobiety nosiły spodnie. Czy znają Państwo nazwę dokumentu i jego dokładną treść z Panem Bogiem? Tak, jest... Znaczy, są dwa dokumenty dotyczące, z tego co przynajmniej ja znam, są dwa dokumenty dotyczące strojów kobiet. Jest jeden dokument świętego oficjum z czasów Piusa XI, ale nie ma tam, z tego co kojarzę, mowy o spodniach. Jest tam mowa o nieskromnym ubiorze kobiet, o tym, że nie należy wpuszczać nieskromnie ubranych kobiet. Z którego to jest roku, kojarzysz? Nie pamiętam dokładnie roku, ale to jest, mi się wydaje, że z lat 20. Mhm. Może to być za... To jest raczej końcówki lat 20. Tak. W każdym razie jest taki dokument faktycznie, ale nie ma tam mowy o strojach męskich. Jest też wypowiedź Piusa XII znana o skromnym ubiorze. Natomiast jeżeli chodzi o to noszenie spodni, to jedyny znany dokument to jest dokument kardynała Siri, notyfikacja na temat stroju. Notyfikacja na temat chyba... Znoszenie strojów męskich przez kobiety. Właśnie. I tam jest powiedziane, że kobiety nie powinny nosić strojów męskich, gdzie właśnie spodnie są klasyfikowane jako strój męski, bo tak jest w naszej kulturze przyjęte. I po prostu... nawet nie tylko tego, on tam wymienia szereg powodów bardzo istotnych, dla których kobiety nie powinny nosić spodni i z pewnością będę się do tego odnosić w moim odcinku na temat noszenia spódnic. Tak, i to jest tak naprawdę jedyny dokument, który jest mi znany, który mówi to wprost, natomiast myślę, że wcześniej po prostu było to na tyle oczywiste, że mężczyzna ubiera się po męsku, a kobieta po żeńsku, że nie trzeba było o tym pisać. To jest tak jakby, nie wiem, w średniowieczu by trzeba było pisać o tym, że można bronić swojego kraju w razie napaści. No, w średniowieczu takie rzeczy były oczywiste, a w dzisiejszych czasach, gdzie mamy ideologię pacyfizmu, to jest potrzeba mówienia o tym, tak? I tak samo było w przypadku ról męskich i żeńskich, gdzie te role były wyraźnie kulturowo zaznaczone, to nie było potrzeby o tym pisać. Ale w momencie, kiedy zostały atakowane, a Kościół wtedy już w tych czasach też zmieniał naukę i zaczął podążać za światem, czego mamy wyraz na soborze i po soborze, to wtedy właśnie tak naprawdę tylko kardynał Siri się odważył na to, żeby napisać taki dokument. Być może ktoś więcej tak naprawdę wystosował takich dokumentów, a może one są po prostu nieznane. My znamy tylko tyle, ile znamy. Są one chyba ogólnie dostępne w internecie, tak. Ale być może istnieje ich więcej, a podejrzewam, że kapłani z Ambon omawiali ten temat częściej. Myślę, że... No, myślę, że tak. No, jakby spojrzeć na kazania niektórych kapłanów, by poszukać, to pewnie by się coś znalazło na ten temat. Jeżeli chodzi o oficjalny dokument Kościoła, no to w czasach, w których taka rewolucja kulturowa się zaczęła, to myślę, że Kościół już by się bał. Po prostu, bo sobory Kościół się boi pisać takie rzeczy. No tak. I dlatego po prostu takiego dokumentu papieskiego nie ma. Ale jest niektórzy hierarchowie, tak jak na przykład kardynał Siri, którzy byli bardziej tradycyjni, wiedzieli, że jest taka potrzeba i wydawali takie dokumenty. Tak? Po prostu czekajmy na powrót tradycji w Kościele, na pewno taki dokument wtedy się pojawi. Tak jest. Mówiący konkretnie o spodniach. I przejdźmy dalej, do kolejnego pytania. Tak? No tutaj cieka troszeczkę z innej beczki pytanie. Tymoteusz Burzyński pyta. Jak wyglądały wasze przygotowania przedmałżeńskie? Możecie polecić jakieś miejsce dla narzeczonych? Drugie pytanie. Żyjecie aktywnie w jakiejś tradycyjnej wspólnocie? Czy jak już gdzieś to padło w komentarzach, jesteście samotnymi wyspami? To jest takie złożone pytanie z dwóch pytań tak naprawdę. Przygotowania przedmałżeńskie. My po prostu byliśmy na kursie przedmałżeńskim. Tak jak który jest, był obowiązkowy, którego był obowiązkowy. Nie chcieliśmy odbywać, ale jako, że był obowiązkowy, to odbyliśmy. I wcale nie był taki zły. Nie był taki zły. Był to kurs organizowany przez osoby związane z nową mszą. Nie miało to w ogóle żadnego zabarwienia tradycyjnego. Natomiast
treści na nim przekazywane uważamy za pożyteczne generalnie, tak? Myślę, że nawet możemy powiedzieć nazwę tego kursu. Nazywał się Radość i Nadzieja. To jest nawet tytuł jednego z dokumentów soborowych, ale sam w sobie kurs, jeżeli chodzi co do treści, był bardzo poprawny i nawet taki owocny. Tak. Natomiast dotykał takich kwestii, które po prostu myślę, że dla wielu małżeństw, dla wielu osób, które przygotowują się do małżeństwa, byłyby bardzo przydatne, bo być może nie wszystkie osoby, nie wszystkie pary przygotowujące się do małżeństwa myślały o tych rzeczach, rozmawiały już, przygotowywały się do tych kwestii, które tam były omówione. Akurat my mieliśmy wszystko oczywiste, tak jak to pary w tradycji wiedzą, że kwestie jakby otwartości na życie, kwestie jakby uporządkowania sobie życia po ślubie, to dla osób związanych z tradycją jest tak naprawdę oczywiste. Dla osób niezwiązanych z tradycją może nie być to oczywiste i tych tematów dotykał ten kurs, dlatego to jest bardzo istotne. Natomiast w czym on nam pomógł? Dotyczyło to głównie kwestii tam temperamentów i charakterów, tak? Pewne rzeczy pozwala zrozumieć w relacjach międzyludzkich, co też jest ważne przed ślubem, bo pamiętajmy, że przygotowanie do ślubu to nie jest tylko doktryna o ślubie, która jest do małżeństwie i tak dalej, która też jest ważna, ale jakby na samej doktrynie się małżeństwa nie buduje. Tak, ludzie są ludźmi, ludzie mają różne właśnie temperamenty, mają różne postawy i kwestia jest tego, żeby te postawy były ukierunkowane na jakby jeden kierunek, żeby nie gryzły się wzajemnie, żeby oboje przyszli małżonkowie byli w stanie znosić swoje słabości, wiedzieli jak na nie patrzeć, wiedzieli co powoduje jakieś reakcje, których być może czasami nie chcą. I to jest bardzo istotne generalnie w budowaniu relacji małżeńskiej i właśnie ten kurs to poruszał. Tak, 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 tak. I co dalej, jeżeli chodzi o polecenie jakiegoś miejsca, jeżeli byśmy chcieli jakąś formację w duchu tradycji, tak, to myślę, że taką formację prowadził ksiądz Grzegorz Śniadoch, ale nie ma go już niestety w Polsce, więc nie wiem, czy to jest dalej kontynuowane w Białymstoku. Trzeba byłoby się zorientować, więc trudno mi powiedzieć w tym momencie. Można zapytać też księży bractwa, myślę, świętego Piusa X, bo jest szansa, że oni, znaczy na pewno w jakimś stopniu, też przygotowują małżonków i tam można na pewno poznać tę perspektywę tradycyjną nauki o małżeństwie, co jest też istotne. Tak, tak jest. Wiem, że chyba w Warszawie też powstanie jakieś kółko dla małżeństw, już dla małżeństw, nie dla osób przygotowujących się do małżeństwa, które będzie prowadzone przez księdza Pobudkowskiego, o ile dobrze słyszałam, ale nie chcę szerzyć jakichś farmazonów. Tak, tylko słyszałam, że taki jest plan. To potwierdzimy lub zaprzeczymy na ekranie. A jak się dowiemy, że coś takiego będzie, to damy wam znać. Tak. Druga część pytania, jeszcze sobie przypomnę, jaka była. Żyjecie aktywnie w jakiejś tradycyjnej wspólnocie, czy tak jak już gdzieś to padło w komentarzach, jesteście samotnymi wyspami? Nie żyjemy aktywnie w jakiejś wspólnocie. W sensie chodzimy na mszę trydencką do jednego kościoła, do jednego duszpasterstwa praktycznie cały czas. Oczywiście wiadomo, jak jesteśmy na wyjeździe, czy gdzieś poza miejscem zamieszkania, no to chodzimy w inne miejsca, do innych miejsc, ale co do zasady chodzimy do jednego miejsca, ale nie działa tam nic, żadna taka grupa w duszpasterstwie nie działa po prostu, tak? Takie grupy działają w Białymstoku i tam jest to dosyć prężne duszpasterstwo, do którego każdy, myślę, chciałby się raz przynajmniej wybrać, żeby zobaczyć, jak to działa, co wszystkim też polecam, bo to jest tak naprawdę parafia tradycyjna. Tak, jest bardzo żywe, bardzo aktywne duszpasterstwo i warto zdecydowanie zobaczyć, jak to wygląda. Mamy kontakt z księżmi tradycji, a to licznymi, tak? Zarówno z naszego miejsca, do którego chodzimy na mszę trydencką, jak i z innymi księżmi, którzy po prostu do nas czy dopisali w internecie, też znamy ich po prostu. Ale żeby chodzić na jakąś zorganizowaną grupę regularnie, no to niestety tak, nie mamy takiej w naszej okolicy nawet, tak? Więc nie. Tak. I przechodzimy do kolejnego pytania. Chyba do ciebie pytanie. Mateusz pyta, jak sobie radzić z ciągłym poczuciem winy, jeśli jest się skrupulantem, oraz co robić, gdy ma się trudności w rozeznaniu, czy popełniło się grzech śmiertelny? Ojej, to jest bardzo złożone pytanie, na pozór proste, ale dotykające bardzo skomplikowanych problemów, więc na pewno nie odpowiem jakby całościowo, jakby się dało na to pytanie, bo no, dotyczy tak naprawdę niezliczonej tak naprawdę ilości kwestii.
ja poruszam te tematy w mojej serii na temat skrupułów. Jeśli ktoś ma z tym problemy, to oczywiście zachęcam do śledzenia, której stopniowo będę starać się wyjaśniać te sprawy. Natomiast taką poradę, którą mogłabym dać na teraz dla osoby zmagającej się właśnie z ciągłym poczuciem winy z powodu tego, że nie jest w stanie rozeznać, czy popełnił grzech ciężki, czy grzech lekki, to porada być może jest wydaje się bardzo prozaiczna, ale jest to niesłychanie istotne, dlatego że to, co powiem, nie zawsze żyje w tym naszym życiu duchowym, nie jest zawsze obecne w naszym życiu duchowym tak, jak być powinno, a jest to kwestia nadziei. O tym też będzie jeden z moich najbliższych odcinków na temat skrupułów, a chodzi o to, że niezależnie od tego, jakie grzechy popełniliśmy, nawet najcięższe, to w każdym momencie życia, niezależnie od tego, czy jesteśmy przed spowiedzią, czy po spowiedzi, czy jesteśmy przed komunią, czy po komunii, niezależnie od każdego momentu naszego życia, jeśli popełniliśmy grzech lub tylko nam się wydaje, że popełniliśmy grzech, jeśli mamy jakieś niesłychanie wielkie, dręczące poczucie winy, zawsze powinniśmy uciec się do tego, że mamy wolę nawrócenia i ufamy Panu Bogu, że On przyjmie naszą skruchę, przebaczy nam i pozwoli nam jakby się nawrócić, pomoże nam się nawrócić i niezależnie od wszystkiego, nawet jeśli to nie będzie grzech, tylko jakaś nasza słabość, że wmawiamy sobie ten grzech, to zawsze powinniśmy uciec się do tej nadziei i do ufności w Panu Bogu, tak? Że zawsze Pan Bóg powinien być dla nas punktem odniesienia i powinniśmy rozumieć, że niezależnie od tego, czy poszliśmy już do spowiedzi, to nadal możemy się nawrócić i jeśli nawet w momencie, nie wiem, drogi do spowiedzi, jeśli byśmy dopiero planowali iść do spowiedzi i nagle byśmy na przykład umarli, czego wielu skrupulantów nie rozumie, jeśli nagle byśmy stracili życie i poszli jakby już do tego, do wieczności, dostalibyśmy powołanie do wieczności, to nie ma takiej prawdy w Kościele katolickim, że nawet jeśli popełniliśmy grzech ciężki i chcemy się nawrócić, to nie jest tak, że z automatu idziemy do piekła. To już zależy od bardzo wielu. Tak, to zależy od bardzo wielu czynników, a jakby musimy pamiętać, że najważniejsze jest nasze wewnętrzne nawrócenie, tak? Co się nazywa w literaturze właśnie patrystycznej metanoia, czyli jakby zmiana sposobu myślenia, nowe myślenie, gdzie powinniśmy nawrócić swoje serce do Pana Boga. I możemy to zrobić dosłownie w każdym momencie życia. Nawet jeśli odczuwamy słabość, jeśli odczuwamy jakieś poczucie winy, to zawsze powinniśmy się uciekać do tego, do tej postawy serca, która ukierunkowuje nas na Boga i prosi o wybaczenie. I prosi o pomoc generalnie i ufamy Panu Bogu, tak? I pamiętać o tym, że nawet jeśli nie zdążymy dojechać do spowiedzi, bo coś się stanie i przejdziemy na drugą stronę życia, to Pan Bóg nie jest takim tyranem, który tylko czeka i patrzy, aż podjedziemy do tej spowiedzi, a jak nie zdążymy, to automatycznie lecimy do piekła. Tak nie jest. Pan Bóg patrzy na nasze serce i chodzi o to, żeby właśnie nasze serce było zawsze uformowane w tym prawidłowym kierunku. Więc zawsze, bez względu na to, co odczuwamy, jakie trudności mamy, to uciekamy się do tej nadziei i ufności w Panu Bogu. Mam nadzieję, że jest to jasne, że w miarę precyzyjnie to wytłumaczyłam, ale to jest tak, no powiedziałam, szeroki temat, więc będę go jeszcze poruszać wielokrotnie w odcinkach na temat skrupulanstwa. I druga część pytania, jaka była? Jeszcze dodam do tego coś. Okej. Jak sobie radzić z ciągłym poczuciem winy, trzeba pamiętać, że poczucie winy, jakie by wielkie nie było, zawsze nasza wina jest mniejsza niż dobroć Boga. Zawsze. W sensie, Pan Bóg jest w stanie zgładzić każdy grzech. Zasadniczo zgładził każdy grzech poprzez śmierć na krzyżu. I jakby wielki ten grzech nie był i jakbyśmy się źle nie czuli, to trzeba pamiętać, że śmierć Chrystusa odkupiła już ten grzech. Jedyne, co jest wymagane od nas, to żeby po prostu uznać wolę Pana Boga. Nic więcej. Uznać to, że On jest większy od tego grzechu. Bo jest. Obiektywnie jest większy od tego grzechu. I tak naprawdę nie ma takiej winy, która by nie została odkupiona, tak? Tak, więc nie można żyć takim, nie powinno się żyć takim przytłoczeniem. Moje winy są tak wielkie, że na pewno jest beznadziejna sytuacja. Nigdy nie jest tak beznadziejna sytuacja. Za najbardziej beznadziejną sytuację Pan Jezus umarł. Tak, to są potrzeby szatana, które starają się nas doprowadzić do tego, żebyśmy popadli w rozpacz. Próbuje wyolbrzymić nasze winy do tego stopnia, żeby nam się wydawało, że są większe właśnie niż miłosierdzie Pana Boga, a zupełnie tak nie jest, jest odwrotnie i nie możemy tym potrzebom ufać. Tak, i to jest też to często, co tradycjonaliści nie lubią. I to jest, moim zdaniem, pole, na którym operuje szatan w momencie, kiedy przechodzimy do tradycji,
że zapominamy o miłosierdziu, bo w posoborowym kościele to miłosierdzie jest faktycznie tak przeinaczone, że ono polega na tym, że każdy może robić co chce i Pan Bóg jest miłosierny i cię nie będzie oceniał. Nie na tym polega miłosierdzie, ale ono jest faktem i jest to atrybut Boga, tak? Jest miłosierdzie Boże. I to miłosierdzie Boże polega na tym, że każdy, bez względu na swoje grzechy, jest odkupiony przez Chrystusa i może się nawrócić. Może powrócić do Pana Boga. Żadne grzechy nie są większe od ofiary Chrystusa. Tak? Tak. To jest właśnie to miłosierdzie. Więc nie ma czegoś takiego, że ktoś nie ma możliwości dostąpienia zbawienia. Zawsze ma możliwość dostąpienia zbawienia. Każdy, niezależnie od tego, w jak beznadziejnej sytuacji by się znajdował. Tak. To jest to często, co właśnie szatan moim zdaniem próbuje mówić selekcjonalistom, bo jakby słuszna krytyka fałszywego miłosierdzia, żeby się nie zamieniła w to, że Pan Bóg nie jest miłosierny, bo jest miłosierny, tylko miłosierdzie trzeba rozumieć prawidłowo. Tak, to jest bardzo ważne. I druga część pytania była, co robić, gdy ma się trudności w rozznaniu, czy popełnił się grzech ciężki, grzech śmiertelny. Tutaj jest napisane, to samo, grzech śmiertelny i ciężki. Ja może coś powiem najpierw. Tak. W kwestii grzechu ciężkiego, to wprowadzenie takiego rozróżniania dla wiernych, to też trzeba wiedzieć, bo to bardziej kontekst historyczny, to jest tak naprawdę bardzo nowa rzecz. Bo grzech ciężki i lekki to są pojęcia jakby z dziedziny teologii i one są faktem, tak? Są grzechy ciężkie i są grzechy lekkie. Ale trzeba pamiętać, że to, że wierni muszą rozróżniać, czy dany grzech jest ciężki, czy dany grzech jest lekki, zostało wprowadzone stosunkowo niedawno, bo badając sobie modlitewniki, badając sobie dzieła o Najświętszym Sakramencie, czy o przyjmowaniu Komunii Świętej, możemy wywnioskować, że praktyką przed Piusem X, czyli przed XX wiekiem, bo Pius X to jest początek XX wieku, było to, że przed każdą komunią świętą chodziło się bezpośrednio do spowiedzi. Tak zresztą praktykują też prawosławni często, tak? Mhm. Więc tu są jakby dwa argumenty za tym, że tak faktycznie było. I teraz pamiętajmy, że to rozróżnienie grzechów, które wprowadził Pius X po wprowadzeniu częstej komunii świętej, to też jest temat zupełnie na inny odcinek, ale tak mówię, wprowadzenie, właśnie powoduje niestety to, że wierni często nie potrafią tego rozróżnić. A nawet co gorsza, że wierni skupiają się na tym rozróżnieniu, a to wcale nie jest najważniejsze. Tak, tak, dokładnie właśnie do tego dążę, tak? Więc możesz dalej powiedzieć. Tak, dlatego, że właśnie wierni obsesyjnie wręcz skupiają się na rozróżnianiu tego, co jest grzechem lekkim, a co jest grzechem ciężkim. I najczęściej właśnie u tradycjonalistów ma to zabarwienie takie, żeby koniecznie nie zapomnieć żadnego grzechu ciężkiego. A to nie jest istota spowiedzi. Istota spowiedzi to jest szczere nawrócenie. I to, żebyśmy my chcieli widzieć wszystkie swoje grzechy i tak naprawdę myślę, że możemy dać gwarancję, że jeśli chcemy widzieć swoje grzechy, to nie pominiemy żadnego grzechu intuicyjnie. Jeśli my znamy Prawo Boże, wiemy, czego nie należy robić. Jeśli nie chcemy go przestępować, to wystarczy mieć intuicję, która nam wskaże, że tutaj zrobiliśmy coś nieprawidłowego. I wtedy na pewno zawrzemy tutaj wszystkie grzechy ciężkie, jeśli takowe były, a bardzo często w przypadku tradycjonalistów podejrzewam, że ich tak naprawdę nie było. No tak, albo są bardzo rzadkie lub bardzo konkretne, tak? Tak. I to, co ja jeszcze chciałem poradzić, to, że jeżeli nie jest to kompletnie zabronione, to, że Pius X wprowadził częstą komunię świętą, tak? Napisał dekret o częstym przyjmowaniu komunii świętej, i zmienił troszeczkę dyscyplinę przyjmowania komunii, dopuścił też dzieci do komunii, bo wcześniej dzieci nie przyjmowały komunii. Ja polecam troszkę zmienić perspektywę z takiego właśnie chodzenia na przykład do spowiedzi raz na miesiąc i potem myślenia, czy popełniłem grzech ciężki, czy jaki, bo to prowadzi naprawdę do szaleństwa, bo skrupulanta może doprowadzić. I w ogóle nas odwraca od prawidłowego tego toru życia duchowego, bo każe nam się skupić na czymś, co każe nam krążyć wokół tej prawidłowej ścieżki, nie? No tak, tak, tak. Dlatego to, że wprowadził to papież Pius X, który jest święty, który potępił modernizm i jest lubiany w kręgach tradycyjnych, to nie znaczy, że każdą rzecz, którą on robił w życiu, to trzeba powtarzać bezkrytycznie, tak? I można spojrzeć na to z perspektywy takiej, czy to przyniosło dobre owoce, bo on tej perspektywy historycznej, którą my już widzimy teraz, nie miał i może i prawdopodobnie na pewno działał w dobrej wierze, robiąc coś takiego, myśląc, że jakby częste przyjmowanie komunii. Jakby nie ma co do tego wątpliwości, bo widać, jak bardzo on chciał dobra wierze. No tak, tak, ale chcę przejść, bo to jest też inny temat. Ja to może kiedyś omówię o reformach Piusa X i jak w ogóle patrzeć na tę postać, ale to nie o tym dzisiaj, tylko chciałem powiedzieć, że zachęcam do przemyślenia tego, czy nie lepiej jest praktykować tak, jak było przed Piusem X Komunii Świętą. Ja tak
pewnych momentach życia też praktykowałem i uważam, że jest to bardzo dobre, bo mając wtedy też problemy ze skrupułami, tych problemów się pozbyłem po prostu bezpośrednio przed mszą świętą, przystępowałem do spowiedzi i wtedy tylko przyjmowałem komunię. Tak. Tak. I żeby też pomyśleć, że komunia to nie jest coś, co musimy jak najczęściej, jak najszybciej, jak najwięcej przyjmować, tak. Tylko to jest coś, co my pomimo swoich grzechów otrzymujemy. To jest łaska dana przez Pana Boga, a nie coś, co nam się należy w rozumieniu współczesnego człowieka, czyli że mi się wszystko należy, więc ja będę tego brał jak najwięcej. To tak nie należy tego rozumieć. To jest dar, który mi się nie należy, a który pomimo tego, że mi się nie należy, Pan Bóg pozwala mi przyjąć. Tak, tak myślę, że trzeba patrzeć na komunię świętą. I jeszcze na to, co mówisz, na pewno wiele osób odpowiedziałoby, że a takie chodzenie do komunii, przystępowanie do spowiedzi przed każdą komunią, to jest jak zrzucanie z siebie odpowiedzialności, żeby właśnie zrzucić odpowiedzialność za to rozróżnienie, co jest grzechem ciężkim, co jest grzechem lekkim i tak dalej, żeby po prostu czuć się swobodnie. Tak nie do końca jest, to jest jeszcze oddzielny temat. Zrzucanie odpowiedzialności to w ogóle jest odrębna postawa, którą na pewno kiedyś omówię w ogóle przy okazji innych odcinków, ale po prostu apel tutaj, żeby powstrzymać się od takich komentarzy, bo ta postawa, o której powiedział Ludwik, nie dotyczy zrzucania z siebie odpowiedzialności. Dotyczy przebudowania po prostu swojego podejścia do komunii, podejścia do sakramentów i do życia duchowego. I jest to coś, co było praktykowane w Kościele wcześniej, tak? Więc nie jest to coś, co sobie ktoś wymyślił, tylko to jest powrót do czegoś, co było praktykowane i uznawane przez bardzo wielu świętych, których wy czytacie, tak? I którzy wyrośli właśnie na takiej duchowości. Podejrzewam, że już musimy kończyć. Zobaczymy, co dalej jeszcze, czy to jest dużo tych pytań. Z tego. Ale godzina chyba już jest późna. No niestety, no dobrze, no to nie wyczerpaliśmy jeszcze niestety puli pytań z pierwszego filmu. Niestety tych pytań jest tak dużo. Jak widzicie, niektóre wymagają dłuższych odpowiedzi, a my niestety dzisiaj nie mamy też tyle czasu, żeby tutaj spędzić i nie chcemy też was zanudzać. I nie chcemy się też z drugiej strony jakoś skracać tych odpowiedzi, bo tam też ktoś nam napisał w komentarzu, żebyśmy się nie skracali, tylko żebyśmy właśnie zawsze dorzucali tą refleksję w danym temacie, dlatego staramy się tak robić. Tak, nie jest to program w telewizji, gdzie musimy w określonych ramach czasowych powiedzieć określone rzeczy, więc musimy wypowiedzieć dostosować. Chcemy wypowiedzieć się możliwie najbardziej swobodnie, dlatego nie będziemy na siłę, na szybko odpowiadać na kolejne pytania. O tak. Tak. I jeżeli chcecie, jeżeli wasze, kogoś z was pytanie było pominięte, na pewno znajdzie się w kolejnym odcinku, bo w następnym odcinku już na pewno wypełnimy, odpowiemy na te wszystkie pytania z pierwszego odcinka, z pytań z pierwszego odcinka i przejdziemy prawdopodobnie już do drugiego. Także jeżeli interesują was odpowiedzi na kolejne pytania, to zachęcamy do śledzenia naszego kanału. Jeżeli nie zasubskrybowaliście, to zasubskrybujcie go, prosimy jeszcze raz. Jeżeli macie jakieś pytania, to możecie je zadawać w komentarzach pod tym filmem. Tak, zadawajcie pytania w komentarzach pod tym filmem. I jeszcze raz powtórzę, jeżeli doceniacie naszą pracę, zachęcamy do wspierania finansowego naszej działalności. Wtedy będziecie pewni, że nasz kanał będzie funkcjonował dalej tak, jak funkcjonuje. I dziękujemy wam za uwagę. Mamy nadzieję, że was nie zanudziliśmy. I pozdrawiam was do następnego odcinka. Czołem. Cześć.